pozwólcie Państwo, że zacznę od bardzo prostego slajdu. To jest slajd, którym właściwie wszystko na temat hemostazy jest zawarte. I w zasadzie jest bardzo prostą koncepcją, z tym, że myśmy już sobie wytworzyli wiele różnych narzędzi, które nam do tego służą. Jak wiemy, operator może stanowić najsłabsze ogniwo w tym działaniu, zwłaszcza jeśli działa pod presją, działa w stresie. Przechodząc do bardziej szczegółowego omówienia, lekiem pierwszego rzutu według wszystkich towarzystw jest oksytocyna. Co uzyskali autorzy, analizując wyniki u 7000 badanych pacjentów? Tak ogromna wiedza, która w ciągu ostatnich paru lat powstała, że podejrzewam, że to można by było z półtorej godziny na ten temat. Proces dla uproszczenia narysowałem sekwencyjnie, aczkolwiek on przebiega równolegle w różnych obszarach skrzepu. Następnym etapem badania będzie dodanie do drugiego i czwartego kanału odpowiednich leków. Znaczy, wspomniałeś o tym czynniku 12. Tych pacjentów nie ma dużo. Ogromna rola płytek krwi i trombiny, prawda? Tych dwóch takich elementów. Jak kształtują się koszty i czy istnieje nadzieja, że być może niedługo będziemy je mieli na salach operacyjnych.